serdecznie i zapraszam na chwilę refleksji zadumy. Tekst i muzyka utworu, który napisałem, nawiązują do góralskich tradycji i zwyczajów. Ojciec Święty Jan Paweł II nie krył, że jego korzenie rodzinne sięgają do Tatr, do ich mieszkańców Górali. A wśród nich istnieje przekonanie, że kiedy Góral się rodzi, to wydając swój pierwszy krzyk woła: witajcie z góry! A kiedy umiera, to żegna góry śpiewając odwieczną pieśń bukową nad rogiem kołyszących się drzew bukowych. Możemy więc sobie wyobrazić, że 2 kwietnia 2005 roku w godzinach wieczornych do Watykanu przyszedł wysłannik Boga i słuchał, a konający nasz Ojciec Święty nucił ową pieśń pożegnalną. Góry moje, wierchy moje, otwórzcie ramiona, niech na miękkim smku posłaniu cichuteń poskona. Ojcze mój, harny wietrze, powieku północy, ciepłą drżącą swoją ręką zabrał go do siebie, a było to o godzinie 21:37. Wszyscy ten moment przeżyliśmy, jak sądzę, głęboko. Bardzo głęboko. Słońce już zaszło, a księżyc przygasł. Przyjął Bóg, dobry Bóg, człowieka. Z ziemi polan, z gór i hal, z daleka. Czas się zatrzymał w ludzkich umysłach. Odszedł nam Ojciec wielki wiary, pełen ducha, miłości i chwały. Ty jesteś tam, a my z Tobą. Idziemy wciąż Twoją drogą. Wierzymy, że jesteś z nami, pomagasz dalej nam trwać. Ty jesteś tam, a my z Tobą. Idziemy wciąż Twoją drogą. Wierzymy, że jesteś z nami, pomagasz dalej nam trwać. O Panie Boże, prosimy Ciebie, daj mu moc, Twoją moc nad nami. Niech nas wspiera wszelkimi łaskami. Ojcze nasz święty, papieżu wieków, zanurz pieśń swoją pieśń duchową. Niech rozbrzmiewa głosem twym na nowo. Ty nie
jesteś tam, a my z tobą. Idziemy wciąż twoją drogą, wierzymy, że jesteś z nami. Pomagasz dalej nam trwać. Ty jesteś tam, a my z tobą. Idziemy wciąż twoją drogą, wierzymy, że jesteś z nami. Pomagasz dalej nam trwać. Wierzymy, że Ojciec Święty jest już w niebie i jednocześnie wciąż z nami. Zatem łącząc się z Nim duchowo, zaśpiewajmy Jego pieśń duchową i nasz refren. Góry moje, wierchy moje, otwórzcie ramiona, niech na wielkim smoku posłaniu cichuteńko stonam. Ojcze mój, chalny wietrze, ciepło drżącą swoją ręką zamknij zgasłe oczy. Ty jesteś tam, a my z tobą śpiewamy twą pieśń duchową. Wierzymy, że jesteś z nami, pomagasz dalej nam trwać. Ty jesteś tam, a my z tobą śpiewamy se pieśń duchową. Wierzymy, że jesteś z nami, pomagasz dalej nam trwać. Zastanawiam się, co powiedziałby dziś do nas Ojciec Święty. Może powiedziałby tak: nie płaczcie nad moją nieobecnością. Czujcie się blisko mnie i mówcie do mnie jeszcze. Będę was kochał z nieba tak, jak kochałem na ziemi. Dziękuję księdzu kanonikowi Krzysztofowi Odzieniakowi, proboszczowi parafii i kustoszowi kościoła świętego Rofa w Mikstacie, w którym się znajdujemy, za udzieloną pomoc w dzisiejszym nagraniu. Odkurzyłem nagraną 6 lat temu płytę. Dzięki dyrektorowi Radio Rodzina oraz profesorom Andrzejowi Bączykowi i Jerzemu Wojtaszkowi posiada ona dość oryginalną oprawę muzyczną. Dla mnie motywem przewodnim był utwór autorstwa Pawła Kasperczyka Kiedy góra umiera, którego prezentował zespół Babsztyl, a w czasie kwietniowych dni 2005 roku jako zespół Harlem. Pragnę im zatem serdecznie podziękować. Bez nich nie napisałbym do pieśni bukowej. Księże kanoniku, pozostając jeszcze przez chwilę w atmosferze refleksji i zadumy, proszę przekazać naszym odbiorcom myśl, swoją myśl na dzień beatyfikacji Jana Pawła II. Zapewne z naszych serc powinna popłynąć wdzięczność wobec Boga za dar Jana Pawła II, że było nam dane w tym czasie żyć, kiedy tam na stolicy Piotrowej był nasz rodak, Polak.
więc najpierw wdzięczność. Później powrót do tego, co nam mówił nasz rodak. I myślę, że to, co jest nam dane przeżywać teraz, odczytywanie znaków. Ojciec Święty Jan Paweł II mógł przejść przez te wszystkie trudności, przez te lata, ponieważ od samego początku zawierzył Matce Bożej. Totus tuus, cały Twój. I kiedy przeżywamy tę radość beatyfikacji w naszej diecezji kaliskiej, odbywa się peregrynacja ku obliczu cudownego obrazu Pani Jasnogórskiej. Wykorzystajmy ten czas nawiedzin Matki Bożej w naszych parafiach. Niech to nasze spotkanie przy Matce pomoże nam na wzór Ojca Świętego zaufać Bogu i Maryi. I niech to nam wszystkim pomaga, że mamy już orędownika naszego. Bardzo dziękuję też, że jest nam dane tutaj spotkać się w tym miejscu, w Kościele Świętego Rocha. To, co też było szczególne dla pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, to to, że tak bardzo wielu świętych wyniósł na ołtarze błogosławionych. Dzisiaj cieszymy się, że i on jest błogosławiony. Ale może właśnie przez to chciał nam też pokazać, że jeżeli spojrzymy na życie tych świętych, ich życie pomoże nam przejść tę drogę, którą on kroczył, przejść do świętości, bo przecież wszyscy jesteśmy powołani do świętości, wszak mówi Pismo, wszak mówi Bóg, świętymi bądźcie. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże, pragnę podziękować również Panu Edwardowi Koniecznemu za nagranie, a potem za możliwość odtworzenia tego dzisiejszego naszego spotkania na stronie internetowej. Do zobaczenia przy innej okazji.